Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zajrzymy do wiwarium i zobaczymy, co słychać po długim, długim czasie. Wiwarium funkcjonuje już ponad rok, dokładnie rok i dwa miesiące. No i w tym momencie prezentuje się tak, jak możecie teraz zauważyć. No i dzisiaj w filmie pokażę wam cały proces w sumie odkąd ono istnieje i jak to wszystko wyglądało na początku, potem po czasie pół roku i teraz po czasie jednego roku, no ponad jednego roku. No jak widzicie, albo pamiętacie, a jak nie, to później zobaczycie. Dużo się zmieniło. Przede wszystkim zmieniły się rośliny. Nie wszystkie rośliny są te, które były wcześniej. Części brak. Są nowe, a... Części brak, a niektóre są całkiem nowe. A część roślin trzyma się dalej w takiej kondycji, jak się trzymała. Część bardzo dobrze rośnie i cały czas rośnie do przodu i w górę. Przede wszystkim fajnie rosną epipremnum złociste oraz fikus pnący. To są dwie rośliny, które bardzo dobrze się trzymają. Niestety, ale nie mam szczęścia do paproci. Każdą paproć, jaką tu sadziłem, to po prostu padały i również ta, która jest obecnie, również pada. Tutaj jest peperomia, która też jest nową rośliną. Za to skrzydłokwiat już pojawił się pół roku temu i bardzo dobrze się trzyma, czy palma koralowa, która jest od samego początku, oraz wszystkie bromelie również są od samego początku. Oplątwa jest nowa, poprzednia niestety, ale padła, a za to ta nowa bardzo dobrze się trzyma i nawet zakwitła. Niestety, ale jedna z draken również padła i to właśnie niedawno, całkiem zżółkła, jakby wyschła, choć cały czas miała dostęp do wody i była podlewana. Dodałem nowe epipremnum pstre, czy jakoś tak się nazywa, nie pamiętam dobrze nazwy, więc wam tego nie wypowiem. Oczywiście wszystkie bromelie już przekwitły i nie mają kwiatów, ale bardzo dobrze się trzymają bez nich. No i tutaj możecie zobaczyć tą żółtą drakenę. W ogóle zbiornik wodny jest całkiem inny, ponieważ przeciekał. Po jakimś czasie okazało się, że przecieka i po prostu wylewa się cała woda do reszty zbiornika. Tak do połowy w sumie wylewa się ta woda, więc musiałem go uszczelnić, dlatego wszystko musiałem jakby od początku zrobić, dlatego też nie ma tam żwiru ani korzenia, który był wcześniej. Ogólnie zbiornik bardzo się brudzi, bo ziemia oraz torf kapiące po prostu z innej części wiwarium zlewa się po prostu do niego. No i teraz możecie zobaczyć, jak wyglądało wiwarium na starcie. Wygląda zdecydowanie lepiej, wyglądało zdecydowanie lepiej niż teraz. Przede wszystkim największą różnicę robi ten mech, ale mech nie był żywy, tylko taki suchy, który dodałem i no, miałem sprawdzić, jak on się sprawował. Jak możecie zauważyć, to teraz go w ogóle nie ma. A dlaczego? Bo po prostu zrobił się żółty i zgnił praktycznie, więc to było bez sensu. Planuję dodać cały nowy, żywy już mech, więc to będzie jakby dłuższy proces. Oczywiście filmik również zobaczcie. Tu możecie zobaczyć, że były na przykład zielistka kiedyś, no ale te zieliski już nie ma, bo nie wytrzymała jakby tych warunków, jednak było dla niej zbyt wilgotno. No i tak to wiwarium prezentowało się. Tu jest efekt po pół roku. Jak widzicie, na przykład fikus pnący był troszkę mniej bogaty, ale za to epipremnum czy trzykrotki rozrastały się w najlepsze. Oczywiście ja to poprzecinałem trochę, bo jednak był zbyt duży gąszcz. No i tutaj fitonie na przykład były jeszcze z tyłu, których obecnie nie ma, bo tam jest po prostu za ciemno i te fitonie również padły właśnie ze względu na brak światła. No i
Jak widzicie, różnią się te rośliny, bo jednak duże zmiany przychodził ten zbiornik przez ten cały rok. No i w sumie to było wszystko. Walczę jakby z tym zbiornikiem tak, żeby wyglądał pięknie jak na początku i nawet lepiej. No i obecnie nie wygląda tak, ale po roku prezentuje się cały zbiornik tak. Część roślin bardzo dobrze rośnie, część nie. No i takie jest właśnie życie tego zbiornika. Dalej nie ma mieszkańców w tym zbiorniku i raczej się nie zapowiada, żeby były. Chociaż może jakiś cień nadziei jest, że w końcu coś się pojawi. No i to by było na tyle w tym odcinku. Cześć!